Członkowie Prawa i Sprawiedliwości, a także Solidarnej Polski i mieszkańcy Grudziądza w dniu trzeciej rocznicy Katynia i Smoleńska złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze w miejscach pamięci. O godzinie 17 radni PiS oddali hołd pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który dokonał odsłonięcia pomnika Solidarnej Polski przy ulicy Wybickiego w 2006 roku. Następnie złożyli kwiaty pod tablicą Anny Walentynowicz obok zakładu karnego nr 1, w którym była więziona w stanie wojennym. Kilka minut później wszyscy udali się na ulicę Mickiewicza do pomnika pamięci ofiar Katynia, Charkowa i Miednoje, gdzie również zapalono znicze i złożono wiązanki kwiatów ku czci patriotów, którzy zginęli w 1940 roku oraz tych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku. W kościele jezuitów przy ulicy Kościelnej została odprawiona msza święta za duszę 96 ofiar, które zginęły 3 lata temu w samolocie pod Smoleńskiem.